Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam za jakąś taką ładną bryczką, no mają kieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Po zakupie Orlando mamy dylemata, czy wybrać. To jest limited series. Ale poduszka jakby jest nieaktywna. Tam jest schowek otwarty. Schowek z pieniędzmi, proszę Państwa. Kto tutaj ma kasę? Jest limitowana, 3 plus 1 inna. Ale co tu się dotknęło? Tego. To na pewno odpadło, nie? Co się dotknęło? No widzicie co? I z tego progu wystrzeliło? Nie gadajcie, że z progu wystrzeliły dwie poduszki. Piątka, to zmiata inaczej, nie? Dwie poduszki. Na taksówkę? Nie. Ale mówię, w Stanach się miata nazywa, nie? Nie wiem, ale za 2000 bym wziął. Fajna. Bardzo przyjemna. No i ma hardy. Jeszcze z hardem, no tak. Hardtopa ma, no. Potem z niej wysiąść, to ja nie dam rady. My tak krzyżu napierdziela. Co robisz stoi? Ja mam... Ale ten... Orlando? Tak. Ale już gorszy stanie. Już tam idę. Już tam idę. Coś tylko mówisz jeszcze? A, no nie, no to zmienia postać rzeczy. Wiadomo, dlaczego tak robisz ślizgana. Gość jeździł po stokach. Z koleżanką. Okulary mam, wszystko mam, ciśniemy dalej. Możemy tą rajką do góry przejść. Ostatnio Zafirę ktoś pytał. Jest Zafira. Proszę Państwa, tuż po... A co to za dziwadło? Jakieś USA. Na macie. No w dziadkowej skórze. Ależ wersalkowe kanapy, kurde. Szału nie robi. Co tam, Ford? Wybór mocny, patrzy na niebo. Raciulny to nas pozabija. O, dwulitrówka. Szukali, ale tylko chcą automata, chłopcy. Który? To są wciąż ładne auta. Kruca bomba, no Volvo to już nie mówię, jakie ładne. Ale 5 zawsze jest ładne. Małym telewizorem, ale otwarte. I w BMW zawsze czuć, co? Zawsze czuć BMW. Ktoś pytał o taką Toyotę, tej właśnie urody. Nie wiedziałem, że spotkam dzisiaj piątą już. Nic o niej niestety nie wiem. 11 rok ten jest z zasięgu. Tamten dwulitrowy niestety kaszkaje drogie, cholera. Ten jest z zasięgu pani, tylko nie wiem, czy się kształt dżuka podoba. Pani Edyty. Oryginalna, proszę Państwa, niemiecka mucha. Niestety nieboszczka. Do spolerowania ten drobiazg. 1.6 benzyna, 11 rok. Tu wcześniej byliśmy, bo poznaję po Kodżaku. Jakim Kodżaku? No tak Kodżaku. Kodżak w lewej. Taki temat. Trzynasty rok. 140 PS? No, 63. 163 konie, 13 rok. A szukam dla dwóch panów 220 najechane. Teraz przyjechał jeszcze. Zrzucił go i labaciarz zabrał klucze, nie mogę go otworzyć. Nawigacja Converse. Sound system. Taki. Wersja jest dobra. Xenon Parketronic przy tył. Deutsche, ja? Deutsche. Przekawizda? Ja. Książka serwisowa na miejscu, 220, co jak mówią francuzi, ja? Kilometra? 220 na kulane, mówią opaki. Czekam na klucz. Nie jest źle. Dla pana szanownego szukam Voga kolejnego, dzisiaj już piąty. Przynajmniej ładne kółko jest, ale... 17 euro, poniżej... 17 rok.
Natomiast, proszę Państwa, manualna, kurde. Manualna. Obcierka na dupie. To nie jest Evoque, to jest Sport. A, bo mnie zmylili. Niestety to nie Evoque. Nie wiem, czy Sport w ogóle może wchodzić w grę. Wyślemy zdjęcia. Jest Antalum. Dobra, dla Pana Szanownego filmik obryca. Niestety wciąż nie otworzymy go. Jest kawa w środku, jest konwers na pewno. Na wyświetlaczu widać teraz. Jest nawigacja, jest siedzenie. Delikatnie bym przebrał. A już wszelki Thompsony bogate. Tarcza naprawdę w stanie znakomitym hamulcowa. Tu klocka nie widzę z przodu akurat. Xenon, spryskiwacz, parkronik przód. Tu może jakiś drobiazg rzeczywiście się natrafił. Auto prosto przyjechało z trasy, z lawety. Jest nieumyte. Tam jakiś rys większy. Tutaj auto trafiło po pramężniku, ale rzeczywiście szaleństwa jakiegoś nie ma, żeby serce bolało. Niemieckie auto, bo jest naklejka niemiecka. 13 rok, trójki dookoła na szybach. Gdzie to tu jest? Ślepy już jestem, kurczaki. Ta sama kawa, co była z tamtej strony. Nawigacja, 6 biegów, manualna skrzynia, konwers, siedzenia podgrzewane, tempomat. Tu, ale to... Nie, to jest pajęczyna, to nie jest brudne. Tu wspominana ptasia kupa pożywana, mówiłem, wszystko mówię zawsze. Ha, tutaj tarcza jest hamulcowa, również bez rantu. Chociaż końcówka troszkę ma przyrudziało. Tu widać klocek hamulcowy po zmianie jeszcze z napisami. Tu delikatnie, ale milimetr. Może dwa. Strzak, proszę pana, szwunguje, że tak się wyrażę. Takie to auto. Tu ma jakiś na plastiku, ale jak da się dobrze przyjrzeć, to właściwie no, z metra tego nie widać. Parktronik, tył. A, kamera, nie powiedziałem wcześniej. Z kamerą cofania. Ten filmik na WhatsAppie leci na Wielką Brytanię. Czy też kuźwa na Irlandię. Czy ktoś chce być w telewizji? Tutaj również klocek tylny. Jako, że parami się klocki zmienia. Myślę, że 19, o, żeż ty. Będzie łapało za serce. Auto było testowane, jeżdżone. W środku nic nie wytarte. Wszystkie guziki na miejscu. Parktronik odłączany. A, widzę mankament. To w każdym Mad Maxie jest. To jest w każdym Mad Maxie, w moim też to jest w 10 roku. Kafe jest free. Ja, morgen free. Zupełny gratis, pan sprzedawca mówił. Proszę Państwa, i to jest bryka, która leci na WhatsAppie na Wielką Brytanię i będzie brana, bo była szukana, ładna. 13 rok. O, żeż ty! Jestem aktualnie w biurze u Państwa, u Panów. Biuro jest bardzo... Gdzie klucze? Zobacz, ile kluczy w bagażniku. Tu jest oczywiście... Słabo. Jak to mogło pierdzielnąć? Kamyk? A tu kamyk chyba. Albo pies, albo kot. Teresa znacie. Dacie Państwo wiarę, że 8500 euro 12 rok? 8500 euro 12 rok. Siedzonko Sport, kierownica Sport, nawigator. Nie widzę. To, że jest ekran, nic nie znaczy. Jest przekrętło, czyli jest na przekrętło, zawsze jest nawigator. 8500 euro. Trzeba uważać, bo biuro przyjechało. Trzeba być czujnym. 8,5 euro nowa lampa, 12 rok. 2 litry diesel, 140. Dla pani Edyty ze stacji BP, która mnie odegdaj rozpoznała. Szukam. Dzisiaj słabo z benzynami. A tu mamy szkodliwość czynu następującą. Oczywiście nie ma naczelnika gminy.
Niemniej jednak fury są. Pytanie za ile? Pytanie za ile? I dlaczego jest tak tanio? Bo w środku jest naprawdę przyjemnie. Kierownica w stanie, można powiedzieć, wzór plus. Oprócz tego drobiazgu z tyłu, tutaj uchodzą pyłki.